Witam. Właśnie wam pokazuję, jak się wciska kity w Polsce, totalne kity w Polsce, że w Polsce niby mamy taki sam kryzys, lub też zbliżony do kryzysu na przykład w Niemczech albo do kryzysu w Wielkiej Brytanii. Nasz kryzys, a ich kryzys to jest nic właściwie. Nic. Im dorzucono rzeczywiście jeden kamień, jeden kamlot do plecaka i z tym kamlotem teraz muszą chodzić, tylko Polakom. Słuchajcie, Polakom dowalono 5 kamlotów. 5, tak. Nam dowalono 5 razy mocniej. Jak słyszycie, że u nas niby jest tak samo, że u nas niby jest taki sam kryzys, to naprawdę nie wierzcie, tylko teraz obejrzyjcie to, co do was mówię. Bo przekonacie się, jaka dzieli nas różnica, ogólnie nas, Polskę. I na przykład Wielką Brytanię w skali propagandy. I to takiej obrzydliwej propagandy. Jak się Polakom wciska kity. Na przykład, gdy Brytyjczykowi wrzuci się jednego kamlota i wszyscy o tym wiedzą, że wrzucono jednego kamlota Brytyjczykowi do plecaka, Brytyjczykom do plecaka, no to wiecie, wszyscy o tym mówią, media o tym mówią, ale to jest oczywiste. Tam się politycy nad tym, wiecie, smucą, że no niedobrze, no ale to wiedzą, że nie ma zakłamania. A Polakom, jak się wrzuci pięć takich wielkich kamlotów do plecaka i człowiek po prostu nie jest w stanie wstać z ziemi, to się mówi, że mamy na przykład taki sam kryzys jak w Wielkiej Brytanii, albo podobny, albo w ogóle się nie mówi, że nie ma kryzysu, damy rady, prawda? Popatrzcie. Mówi się, że w Wielkiej Brytanii jest problem z kredytami, że ludzie nie mają na kredyty ze względu na to, że oprocentowanie poszło do góry. To prawda, oprocentowanie poszło do góry, z tym, że u nas na przykład dom, to tu są funty, ale wyobraźcie sobie złotówki, bo to jest po prostu kalkulator kredytowy, tak? Wyobraźcie sobie, że domy w Polsce obecnie, domy w Gdańsku kosztują takie same domy, mniej więcej podobne domy w Gdańsku kosztują mniej więcej tyle samo, co domy w Manchesterze, tak? W domy w Manchesterze, tam gdzie jest Manchester City, tak? Tam gdzie jest Manchester United, w Gdańsku, tu gdzie jest Lechia Gdańsk, prawda? Kosztują mniej więcej tyle samo. Z tym, że tam się zarabia 3 razy więcej, więc można 3 razy szybciej kupić taki dom, tak? Czyli jak my musimy pracować na niego 35 lat, to oni muszą pracować na to na przykład 13 lat, tak? Ale obecnie sytuacja jest jeszcze gorsza, bo właściwie Polacy nie są w stanie w ogóle na te domy pracować, bo stoimy na skraju wielkiej katastrofy. Właściwie ta katastrofa się już dzieje, tylko jeszcze zasypują to pieniędzmi podatnika. I jest o tym cisza, prawda? Wszyscy udają, że problem nie istnieje, a problem jest gigantyczny. Wyobraźmy sobie, że jest nieruchomość w Gdańsku. Jest nieruchomość w Gdańsku, która jest warta 1 000 000 zł. Domy w Gdańsku obecnie, przepraszam, wezmę łyka kawy, no niestety wieczornej. Nieruchomość w Gdańsku, na przykład domek, taki mały, gdzieś na przedmieściach, załóżmy, że kosztuje minimum 1 000 000 zł, tak? Oczywiście nawet więcej kosztuje mi 1,5, tak? I 2 000 000 zł, ale bierzemy taki odpowiednik z Manchesteru. Dom w Gdańsku za 1 000 000 zł, o podobnych rozmiarach odpowiednik domku w Polsce, brytyjskiego domku w Polsce kosztuje 1 000 000 zł, a w Manchesterze kosztuje 250 tysięcy, tak? Czyli jeżeli mamy dom w Manchesterze, który kosztuje 250 tysięcy funtów, to w Polsce ten domek kosztuje 1 000 000 zł. Tak? W Gdańsku. W Gdańsku. Nie mówię o Elblągu, bo na przykład w Elblągu oczywiście za taki domek to wtedy trzeba wydać na przykład 600 tysięcy złotych, prawda? Bo na przykład apartament w centrum Gdańska kosztuje, mały apartament kosztuje 1 000 000 zł. Ale w Elblągu za taki sam apartament na przykład wydamy tylko 600 tysięcy złotych, prawda? Gdańsko pod Gdynia to ceny są mniej więcej takie same. Na przykład w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapłacimy za apartament 1 000 000 zł, ale w Elblągu zapłacimy za taki sam apartament 600 tysięcy złotych. Ale do sedna sprawy. Pokażę wam, jak po prostu się nas po prostu okłamuje totalnie. Wyobraźmy sobie ten dom za 1 000 000 zł i dzisiaj oprocentowanie kredytu to jest 10%, tak? Oprocentowanie kredytu hipotecznego. I w
w Polsce, aby kupić taki dom, trzeba przy kredycie hipotecznym, zaciągając kredyt hipoteczny na 1 000 000 zł, prawda? Tutaj mówię bez depozytu, bez wkładu własnego, trzeba płacić ratę 9087 zł, tak? A 9000, moi drodzy, 87 zł, 9087 zł podzielić na 2500 zł netto, czyli minimalną płacę. W takim razie, żeby kupić dom w Polsce i spłacać same raty, trzeba wydać 3,63 minimalnej wypłaty. Wyobrażacie sobie 3,63 minimalnej wypłaty. Z drugiej strony, w Manchesterze odpowiednik tego domu mniej więcej kosztuje 250 tysięcy funtów, a oprocentowanie tam wynosi mniej więcej za taki kredyt 5%. To oznacza, że kupno domu na kredyt kosztuje osobę, która żyje w Manchesterze na 5% w skali roku 1461 funtów, czyli jedną minimalną miesięczną wypłatę. Wyobrażacie sobie? To oznacza, że kupno w Polsce na kredyt jest droższe o 260%. 260 więcej, przepraszam, 9081 podzielić na 2500, no o 263, o 263%. Czyli u nas trzeba wyłożyć na samą ratę domku w Gdańsku 3,63 miesięcznej minimalnej wypłaty, a w Wielkiej Brytanii, znaczy w Manchesterze, wystarczy tylko jedną. Tak jak wam mówiłem, im dowalą jeden kamlot, a nam dowalą pięć. U nich jest wielka tragedia, że za jedną wypłatę muszą oddać, na ratę, a za drugą wypłatę 2000 funtów mogą żyć, a u nas człowiek musi oddać jedną wypłatę, drugą wypłatę i nawet trzecią wypłatę i kawałek, i większość czwartej. 3,63 wypłaty, prawie 4 minimalne płace trzeba w Polsce oddać, rozumiecie? 4 minimalne płace, naprawdę to, jak się rypie w danym momencie Polaków, od lat zresztą, to jest tak już po prostu obrzydliwe, że na to się nie da patrzeć. Słuchajcie, to jest po prostu nie do zniesienia, tak naprawdę. To jest przez Polaków nie do zniesienia. I nie byłoby w tym problemu, nie byłoby problemu nawet podczas tak wielkiego, nie byłoby tak dużego problemu, gdyby nieruchomości nie były takie drogie. Gdyby ceny nieruchomości w stosunku do zarobków były mniej więcej na poziomie brytyjskim, czyli takim, w jakim są ceny nieruchomości, na przykład w Manchesterze, do poziomu zarobków w Manchesterze, tak? Bo tam spłacasz dom w 13 lat, a odpowiednik tego domu w Gdańsku z polskiego odpowiednika wypłaty spłacasz 35 lat. To jest taka tragedia, że już niedługo zacznie się wielki eksodus Polaków z Polski. To wam mówię, bo się nie da tak żyć. W Polsce mogłoby być normalnie, gdyby ten sam domek zamiast miliona, mniej więcej, może nawet nie, ale gdyby na przykład kosztował ten sam dom 500 tysięcy, tak? 500 tysięcy, to taki człowiek i tak musiałby wydać. I tak taki człowiek musiałby wydać, proszę bardzo, w dzisiejszych warunkach 4543 zł. Co to oznacza? Że gdyby człowiek miał mieć ratę na odpowiednik tego domu na poziomie płacy minimalnej, to taki dom musiałby kosztować, moi drodzy, 275 tysięcy złotych, czyli
Dom w Gdańsku, czteropokojowy, trzy czteropokojowy, trzypokojowy, domek trzypokojowy, bliźniak, powinien w Gdańsku kosztować 275 tysięcy złotych, gdybyśmy mieli mieć tak samo złe, ciężkie warunki jak w Manchesterze i w Anglii. Naprawdę, już tego się po prostu nie da dłużej ukrywać. Niech to wideo pójdzie na jakiegoś wirala, wrzućcie to gdzieś, oglądajcie, naprawdę. Słuchajcie, domy w Polsce powinny być tańsze o 75%. To jest czysta matematyka. Jeżeli nie będą, ludzie będą zwyczajnie stąd uciekać, bo słuchajcie, w Polsce trzeba odłożyć 4 wypłaty na ratę kredytu, a w Anglii wystarczy odłożyć jedną. Rozumiecie to? W Anglii wystarczy odłożyć jedną minimalną wypłatę, a w Polsce 3,63 minimalnej wypłaty. Jesteśmy załatwieni. Jesteśmy totalnie załatwieni.